ciemny plam rekrutowani. Ulicy żołnierze. Całe swoje życie. Wychowani w biedzie. 8 lat na ławce. Wy mnie dobrze znacie. Tu szacunku nie zdobywa się w gajerze i w krawacie. Tylko w Bawarce. No dobra, malutka. Chwila prawdy. Jak odpalisz za pierwszym razem, to obiecuję. Dziś cały dzień jeżdżę na benzynie. Uwaga! Benzyna, zapłon, luz, 3 razy podpompować gazem, odczekać 5 sekund, 4, 5 i... Nie ma lewara na Wojtasa! Odpalę nawet to i to ja! Teraz to benzyną przecież żartowałem i myk na biedaka! No, tylko bez takich? Co, gaz po złoty 92 w ząbki kole? Zobacz, jaka pazerna, jak baba po ślubie. No i to ja rozumiem, rura! Ciu. Kurna! No, rzeczywiście, bardzo śmieszne. No i to tsunami z gówna na Wiśle, co cały czas mówiłem, żeby zrobić, żeby cała Warszawa na 3-4 wody spuściła w kiblunie, to się okazuje, że ten Trzaskowski lepiej wykombinował, bo nie musiał całej Warszawy synchrononinozować wszystkich ludzi, żeby równo spuszczali, tylko zebrał od nich gówno i sam spuścił. Ma łeb na karku. No ale co się dziwić, w końcu prezydent. Walu, co ty chcesz zrobić? Jak znajdziemy? Zrywa zrobił konkretnego w końcu bryczka zajebista, ale ślady opon kończą się po 50 metrach, a dalej szukaj wiatru w dupie. Zostaliśmy sami jak amatorka XXL z brzuchem, a Senegalczyk już dawno na wyspach zasiłek w funtach bierze i śmieje się z nas. Wojtas, co ty bredzisz? Jaki Senegalczyk? To jakieś kondony z okolicy. Kto ci będzie trefną furą jechał przez miasto dalej niż 5 kilometrów? Spokojnie. Nadinka, za godzinę będziesz miał bryczkę z powrotem i ślady opon wcale nie będą potrzebne.